co? Że przyszedł. Aha, na Wojtka Szczepan Duda. A, Szczepan Duda. I zmienił się tylko gospodarstwo dziad na teścia. I właśnie Rosjanie się dowiedzieli, że taką zrobił zamianę pod ich niepowiadomienie tych władz, a sam się zarządził, że z dziećmi Lesia i Ała, Lesio i Ała i dwoje rodziców na Syberię. Wszystko, no, rozgrabili im całkiem konie, krowy, wszystko i chcieli sobie poprawić warunki na lepszym gospodarstwie, chcieli mieszkać tak. I zostali za to wysłani na Syberię. Czy ta rodzina Dudar? Tak, Dudar, tak? Dudar, Szczepan Dudar. A skąd on pochodził? Proszę? Skąd Szczepan Dudar pochodził? Ha? Gdzie mieszkał kiedyś Szczepan Dudar? Gdzie mieszkał? To w Łódce mieszkał. To od Kuzaku, było 4 km. Aha, i tam, tam przyszedł nas teścia swojego gospodarstwa. Jeszcze się dobrze nie osiedlił. Sprawdzono, w jaki sposób przesiedlił się i na Syberię. I to wszystko, ślad po nich zaginął. Nic nie wiemy, nic nie wiemy. Czy oni nie wrócili już stamtąd? Nie, nie. Tam mało już osób wracało, wie pan, to już wszystko takie było zakatowane pracami w tych takich tajgach, przy tych wycince lasu, przy jakichś innych takich ciężkich pracach polowych, czy jakoś, i to wszystko biedactwo zostało tam, nie wróci już, nie. A czy pan Kazimierz jeździł po wojnie zobaczyć, nie? Tata nie chce, nie chce. Tata ma taki żal, że oni byli gospodarze, proszę pana, kiedyś gospodarzyli i wszystko, i odsyłali i koniczyny, i kaszę gryczaną do Andrychowa, tam do tego księdza. Ksiądz to rozporządzał dla swoich rolników, rozdawał, i tata mówi, że nie może tam jechać, i że bo tak, że zostali jeszcze kamieniami, obrzucali pociąg, gdzie jechał. Padały kamienie z tego nasypu kolejowego, nie? Toru kolejowego, to brali kamienie i wagony, to trzeba było dobrze... Ukraińcy, tak? Rzucali za nimi? To jeszcze trzeba było głowę dobrze ukryć, żeby nie dostać kamienia w wagonie. Nie wiem... Tata, a chciałbyś kiedyś tam pojechać? Proszę? Chciałbyś kiedyś pojechać na wschód, na Kozaki? Niech oni tam... Nie... Kozaki to tam ziemi, o panie, tam ziemi były bardzo dobre, lepsze jak tutaj, ziemi, tam chleb się rozdził, mocny Boże, jak tam dobre ziemi były, a tutaj też miejscami dobre, ale tutaj jest tak jak Białczyk, jak Motylewo, panie, tu jest lichy ziemi, nawet sosna nie chce rosnąć. Tato, ale czy tak chciałbyś pojechać, tak zobaczyć, tak? Nie chcę ich widzieć, na tych ludzi. Nie chcę widzieć. Ja miałem z nimi... No. Ja robił w kopalni. Przyjechał z kopalni, bo mój tato miał 10 hektarów, a u 10 hektarów trzeba było kotykiem płacić. To ja przyszedł z roboty, ja byłem... Konie mieliśmy... Traktora nie było, bo tam nie było też traktorów. Przyszedł z roboty, panie, zaprzęgła konie, że je jechał robić na polu, bo trzeba było zrobić, żeby kotykiet był płacić za strzegu, panie. I tak było, a później wieczorem ciemniało się, ja szedłem i bandrowcu się pilnował, bo już był bandrowcy, palili. Mordowali, panie, i to ja nie chcę widzieć ich tam. Tato, nie chcę jechać nawet tam. Tato, ale tak jakby...